Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Jak kruki opanowały miasto. Dziadku! Dziadku, zobacz! Ostrożnie, Wnusiu! Ale fajnie! Też chcę jeździć bez trzymanki. Wow! Widzieliście? O rany! Ile ptaków! Dawniej powiedziano by, że to zły omen. Omen to inaczej przepowiednia, znak. Stanie się coś złego? Nie wydaje mi się. Co najwyżej zanosi się na deszcz. O, właśnie zaczyna kropić. Udało się nam w ostatniej chwili. No, a dziadek znowu miał rację. Kochani, ciepła herbata i małe co nieco. Ciasteczka! Moje ulubione! Tylko z umiarem, proszę. Po dwa, nie więcej. Dziadku, a ty widziałeś już kiedyś tyle ptaków? Oby to raz. I zawsze potem padało. Z tym deszczem to strzeliłem. Widziałem chmury na niebie, więc nie trudno było odgadnąć. A więc to tak. Stado czarnych ptaków wcale nie zapowiada deszczu. W zasadzie nie wiem. Jak to? Przecież ty wiesz wszystko. Chciałbym, Zosiu, chciałbym, ale to niemożliwe. Szkoda. A mogę jeszcze jedno ciastko? Zjadłaś już dwa. To co z tego? Jest mi smutno. Skoro jest ci smutno, proponuję bajkę. A jakąś fajną? Ma się rozumieć. No dobrze, może być. Dawno, dawno temu, w pewnej odległej krainie mieszkali bardzo smutni ludzie. Wszystko wkoło było szare i brzydkie. Nikt się do nikogo nie uśmiechał, nie mówił dzień dobry, a z czasem nawet przestano ze sobą rozmawiać. I tak mijały lata. Królestwo podupadało. Aż pewnego razu król postanowił to zmienić. Drodzy poddani, najwyższy czas zakończyć kłótnie. Nasze królestwo jest w niebezpieczeństwie. Zewsząd dochodzą słuchy, że władcy krain wschodu, zachodu i południa szykują się do najazdu na nasze ziemie. Czas zjednoczyć siły. Ale poddani nie przejęli się ostrzeżeniami króla i dalej żyli tak jak wcześniej, aż stało się. Pewnej nocy władcy wschodu, zachodu i południa najechali na królestwo. Wtedy smutni ludzie zaczęli głośno się skarżyć, tupać, rwać włosy z głowy, ale nic już nie mogli zrobić. Aby ratować kraj, król potajemnie wezwał do siebie najważniejszych z poddanych i rzekł: nasze królestwo jest coraz słabsze. Jeśli nie zjednoczymy się, dojdzie do najgorszego. I najważniejsi z poddanych po wielu latach sporów zasiedli wspólnie do stołu i całą noc rozmawiali. Rankiem podali sobie dłonie i postanowili, że będą ratować królestwo. Jednak mimo ich wielkich starań sytuacja w królestwie nie poprawiła się. I wtedy w lesie zebrały się... ptaki! A skąd wiesz, Bartku? Dziadku, znam cię. Po tych ptakach w ogrodzie musiały pojawić się w bajce. Skoro tak, zostajesz przywódcą kruków. Kra, kra, bracia! Wszyscy wiemy, że w królestwie smutnych ludzi źle się dzieje. Kra, kra! I ma rację ten, kto powie, a co nas to obchodzi? Kra, kra! Jednak bracia, to też nasze królestwo. I to, że dotąd nie liczono się z nami, nie zwalnia nas z walki o jego dobro. Kra, 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 kra. A co na to mrówki? Kra, kra. Na ile znam mrówki? Nie będą walczyć. Kra, kra. Mrówki potrafią tylko pracować, ale my, bracia, kra, kra, jesteśmy inni i mamy szansę przypomnieć smutnym ludziom, że to również nasze królestwo, jak oni mamy swoje prawa. Kra, 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 kra. I następnego dnia z rana kruki poleciały w stronę miasta, gdzie mieszkał król i smutni ludzie. Krążyły nad nim długo, a było ich tak wiele, że przysłoniły słońce i zapanowała zupełna ciemność. I wtedy smutni ludzie wyszli przed domy i zaczęli ze sobą rozmawiać.
i zaczęli ze sobą rozmawiać. A, że my teraz? Ta. Zosiu, ty pierwsza. A cóż to za dziwne zjawisko, sąsiedzie? Pewnie czegoś chcą, jak to kruk i sąsiadko. Koniec świata! Do czego to doszło, żeby przez kruki wychodzić z domu? Święta racja, sąsiadko, święta racja! I długo jeszcze kruki krążyły nad miastem. Potem obniżyły lot i obniżały go, obniżały, aż wszystkie znalazły się na głównej ulicy. Wtedy z wielką powagą ruszyły w kierunku zamku. Miasto pełne kruków. Kto by się spodziewał? Toż to koniec świata. Jak nic, koniec świata, sąsiedzie. A bo ja wiem, może nie będzie tak źle, sąsiadko. Oj, wątpię, sąsiedzie, wątpię. Czarna procesja. Czy to może zapowiadać coś dobrego? Dziadku, czarna procesja? Gdzieś to już chyba słyszałem. Czy ty przypadkiem znowu nie opowiadasz nam jakichś historycznych zdarzeń? O czym ty, Bartek, mówisz? Przecież dziadek opowiada bajkę o krukach. Prawda, dziadku? Przejrzałeś mnie, chłopcze, na wylot. Zosiu, Bartek ma rację. Czarna procesja to faktycznie wydarzenie historyczne. A nie bajka? No, powiedzmy. Bajka inspirowana czymś, co kiedyś miało miejsce. Czyli czym? Pewnym marszem w Warszawie. Otóż 2 grudnia 1789 roku w stronę Zamku Królewskiego ruszyło 141 delegatów z różnych miast ubranych na czarno. A, stąd te kruki. Ale po co oni szli na ten zamek? Aby złożyć na ręce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wniosek, w którym domagali się praw dla mieszczan. I król spełnił ich życzenie? Można powiedzieć, że tak. Sejm czteroletni powołał specjalną komisję, która opracowała ustawy o miastach. Skoro mieszczanie to kruki, to kim były mrówki? A jak ci się zdaje? Nie wiem. W tamtych czasach były 4 warstwy społeczne. Szlachta, duchowieństwo, mieszczanie i... Chłopi! Nie wymieniłeś, dziadku, chłopów! Bardzo dobrze. Należy ci się dodatkowe ciastko. To niesprawiedliwe. A tobie za wnikliwe słuchanie też się ono należy. A, to co innego. Dziękuję. Ten sejm czteroletni? O co chciałem zapytać? Zapomniałem. Bartku, za dużo cukru. Może o jego największe osiągnięcie? No, może. A co to było? Bezapelacyjnie, Konstytucja 3 maja. Wiesz, dziadku, to zaczyna się robić nudne. A jak powiem, że była to pierwsza konstytucja w Polsce? No, może mniej nudne. A że była to pierwsza konstytucja w Europie? To wtedy powiem, że to już mało nudne. Jak powiesz, dziadku, że pierwsza na świecie, to będzie dla Zośki w końcu ciekawe. Niestety nie była pierwsza, była druga. Druga? Na całym świecie, w calusieńkim? Tak. Druga. Druga to też dobre miejsce. Dlatego była taka ważna. Ważna była dlatego, że wprowadzała nowe zasady funkcjonowania państwa i nadawała uprawnienia mieszczaństwu i chłopstwu. A, to stąd jest to święto 3 maja. Dokładnie, na cześć naszej pierwszej konstytucji.